A na zakończenie Sebastian, model, na którym będę pokazywać i instruować. Dopasowanie zaczynam od sprawdzenia tyłu. Kołnierz marynarki powinien ładnie opierać się, dotykać kołnierza koszuli. Nie powinno być takiego efektu odstawania, bo wtedy znaczy, że marynarka jest za obszerna. Punkt numer dwa. Zostajemy przy plecach. W tym miejscu nie powinno być żadnych marszczeń. Idealnie. Dodajmy, że jest to garnitur gotowy, czyli nie jest szyty na miarę, więc jest o wiele trudniej dopasować ten krój. Trzeba przyzwyczaić się, że nie zawsze wszystko będzie idealne, więc wtedy dajemy do krawca albo w sklepie często jest taki serwis, aby dokonać drobnych poprawek. 3. Szerokość ramion, czyli nie powinno być takiego efektu wklęśnięcia, bo wtedy oznacza to, że marynarka jest za duża, ale nie powinno być również uwypuklenia ramion, bo wtedy jest za mała. Czyli coś takiego pośredniego, co też widać na naszym modelu. Kolejny punkt, patrzymy na klapy. One powinny ładnie opierać się, leżeć na koszuli. Nie powinno być takiego efektu sterczenia i odstawania. Punkt numer 5. Sprawdzamy luz. Teraz marynarki są bardziej taliowane, bardziej dopasowane do sylwetki męskiej, więc przy zapiętym na jeden guzik, tak powiedzmy maksymalnie pięść powinna się zmieścić. Albo nawet ciaśniej, jeżeli preferujemy taki styl włoski, bardziej opięty. A teraz przyjrzyjmy się długości rękawa. Musimy pamiętać, aby marynarka nie zasłaniała krawędzi mankietu, koszuli. Mówi się, że powinien mankiet wystawać centymetr, półtora maksymalnie. 7. Wyprostuj proszę ręce. I tu powinny pojawić się takie okienka, takie prześwity. To pokazuje, że garnitur jest ładnie taliowany i podkreśla męską sylwetkę, męską linię sylwetki. Kolejny element to długość całej marynarki. Piewcy klasycznej elegancji lubią bardziej wydłużone marynarki. One są bardziej formalne, bardziej wytworne. Natomiast jeżeli ktoś lubi krój bardziej dopasowany, bardziej taki w stylu włoskim, zakłada się, że marynarka powinna dzielić sylwetkę mężczyzny mniej więcej na połowę. Przypomnę, że jesteśmy w Jopie i jest to garnitur gotowiec, czyli nie jest szyty na miarę. Zatem można znaleźć garnitur idealny. Zapraszam, zwłaszcza, że jest tutaj fachowa obsługa, która na pewno Wam pomoże. Potwierdzam. Męski odcinek The Look Inside dobiegł końca. Natomiast nie zapomnijcie subskrybować nasz kanał, ponieważ szykujemy dla Was mnóstwo ciekawych materiałów.